zdrowia. Szczególnie dla tych, którzy szanują drugą poprawkę do konstytucji w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jak to studentka z uniwersytetu, przestępca i 90 tysięcy zwolenników w Kentucky zmieniło stan, no, hrabstwa w sumie do sanktuaria drugiej poprawki do konstytucji. W Ameryce coś, no, jest coś takiego, jak jest oddolna demokracja. Są plebiscyty, są głosowania. Ludzie sami w sobie mogą po prostu głosować to, co chcą w swoich rejonach. Dużo się właśnie słyszy, że to są takie, powiedzmy, sanktuaria emigracyjne, gdzie pewne San Francisco czy Los Angeles, no najróżniejsze duże miasta czy małe miasta, ludzie się zbierają, no i głosują. No całe nieszczęście czy szczęście w tym wszystkim jest to, że nie musi być absolutnej większości. No i ludzie, którzy przyjdą głosować, przegłosowywują różne rzeczy. Dlatego na przykład w San Francisco ludność przegłosowywuje, że policja nie ma prawa aresztować nielegalnych emigrantów. No i bardzo często nie współpracuje, powiedzmy, z policją. Najróżniejsze sądy i tak dalej. No to się zdegenerowało kompletnie, no bo sądy wypuszczają ludzi, którzy normalnie powinni być w więzieniu. Policja nie chce zatrzymywać, nie będzie zatrzymywała kogoś, kto nie ma pobytu, dlatego że jest nielegalnie. Czyli bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że jeżeli ktoś ma obywatelstwo, to jest gorzej traktowany, jak ktoś ma pobyt, to jest gorzej traktowany, jak ktoś ma prawo jazdy, to jest gorzej traktowany. Często zatrzymują nielegalnych i ich wypuszczają, no bo później nie ma jak ich znaleźć, no i prawo tak nakazuje. Także w Ameryce zaczęły się dwa prawa. No i część ludzi się zorientowała, że takie sanktuaria, no to ludzie mogą zdecydować na przykład, że mogą przegłosować, że są sanktuaria dla praw konstytucyjnych. Bo problem jest taki, że jest 50 stanów i wszystkie stany mają takie swoje wewnętrzne prawa stanowe, można powiedzieć, na poziomie prawie, że porównywalne do krajowych w Europie. No i jeżeli tam przegłosowują i tam są hrabstwa, no to także to, powiedzmy, są stany, no i są pewne hrabstwa. W tych hrabstwach, no to można powiedzieć, nazwać to by było, no, województwa. No i później są powiaty i mniejsze. Ale te hrabstwa, no to jest jeszcze z historii angielskiej styl. Cały czas nazywają to county, czyli tak jak jest hrabia Monte Cristo, count of the Cristo, no to jest count. Count to jest hrabstwo. Hrabia, hrabstwo, to właśnie to są te słowa po angielsku. No i w tych hrabstwach ludzie jest 120 hrabstw, no i 120 na 120 hrabstw w zasadzie 100 przegłosowało w tym stanie Kentucky, że nie może, że politycy ustalający prawo w stolicy Kentucky nie mogą ustalić żadnego prawa przeciwko narodowej konstytucji. No to brzmi dosyć tak debilowato i tak ciężkie do zrozumienia, no ale po prostu ci ludzie, którzy są teoretycznie wybrani przez ludzi na polityków, oni proponują prawa, żeby zabierać broń, ograniczać broń, żeby zrobić coraz większe kłopoty z bronią, a ludzie w tym hrabstwie, którzy niby ich tam wybrali, walczą przeciwko nim, że mówią, że oni w swoim hrabstwie mają właśnie ten sanktuarium dla drugiej poprawki do konstytucji. No, konstytucja mówi, i tam no, ludzie się sprzeczają o najróżniejszych rzeczy, bo druga konstytucja, no to mówi, że to powinna być dobrze zorganizowana milicja, która broni swojego narodu. No i że, a później po przecinku, po przerwie czy tak dalej, mówią, że obywatele mają prawo do posiadania broni. No i część debili to się koncentruje właśnie na tym, że musi być
dobrze zorganizowana milicja. No a już o tej drugiej części, że obywatele mogą, mają prawo do posiadania broni, to już nie wspominają. No, każdy normalnie rozumie, że jeżeli obywatele są, mają swoją broń, no to oni zawsze mogą się dobrze zorganizować, tak? A wszyscy socjaliści, komuniści mówią, nie, to państwo, to rząd, to politycy muszą zorganizować milicję i wtedy dać milicji broń. A ci wszyscy Amerykanie mówią, nie, to my mamy broń i my się sami zorganizujemy. Rozumiecie, o co chodzi, tak? To jest dramatyczna różnica. No i to jest, dlaczego to tak się dzieje? No, dzieje się dlatego, że w tym czasie, kiedy organizowali, czy buntowali się przeciwko armii, wszyscy ci ojcowie tej konstytucji, ojcowie Ameryki, to oni wiedzieli, że armia, nie było w tym czasie armii amerykańskiej, nie chcieli armii amerykańskiej, oni to nazywali to Minutemen. Minutemen to znaczy taki minutowi ludzie, czyli w zasadzie są, orzą, sieją, tam kują podkowy, a w ciągu minuty wybiegają z tymi swoimi dubeltówkami, z skałkówkami i tak dalej, no i walczą w imię swoich praw, które znają i wiedzą, żeby przeciwko tyranii, no bo to jest największa rzecz, ta tyrania rządu, ta tyrania, można powiedzieć, no w Polsce krwawy Jaruzelski zrobił stan wojenny, dlatego, że lud po prostu nie miał broni, no i on steroryzował, tak? Steroryzował, w 1944 roku też steroryzowali Polskę, no to także Ameryka ma tą tradycję, którą należy zrozumieć. Rząd, no ale to wszystko teraz tak koroduje powolutku. Dużo stanów wprowadza, powiedzmy, jeżeli są, no w Ameryce. W Polsce jest ciekawa sprawa, ludzie są zafascynowani tą bronią prochową, tą antyczną, prymitywną i tak dalej. No i w Ameryce też w zasadzie można mieć broń, czy kopię, czy repliki broni, która jest tam starsza niż 100 lat. No i jest na czarny proch, do tego stopnia nawet jest, że można, że mogą mieć przestępcy, no ludzie, którzy byli tam skazani, no ale prochu już nie kupią, jeżeli ktoś popełni jakieś przestępstwo, no to prochu nie kupi, bo proch jest kontrolowany przez stan. Dużo ludzi się obawia, że wyeliminowanie, powiedzmy, posiadania broni może przejść przez taką tylną furtkę, że po prostu opodatkują wszystko, w całą amunicję do cen nieprawdopodobnych, że albo ludzie będą szmuglowali z innych stanów, no a wtedy to zrobią, że to jest przestępstwo, no albo będą ceny takie, że ludzie po prostu automatycznie nie będą wydawali po kilka czy kilkanaście dolarów za nabój, no i to wszystko po prostu wyeliminują ekonomicznie. I to jest właśnie to, co politycy potrafią zrobić bez zająknięcia się. No i teraz jest właśnie, to jest studentka, która zaczęła cały ten ruch, no i ten przestępca, no to on tam zrobił jakieś tam, miał sytuację finansową, miał jakąś sytuację z pożyczkodawcą, nie oddał tych pieniędzy, no i został w zasadzie skazany. No przyznał się do tego, że tam zdefraudował kilka czy kilkanaście tysięcy, no i dlatego, że się przyznał do tego zdefraudowania, no to podpisał, żeby dostać jakiś mniejszy wyrok. No jak dostał mniejszy wyrok, no to jest człowiekiem z wyrokiem, no i jest przestępcą, no bo zrobił przestępstwo. Tak, także w tym Kentucky 90 tych hrabstw zrobiło, przegłosowało. No ona ta dziewczyna, studentka, ona całe życie żyła przy broni, była, no ojciec polował, także ona to widziała. Ona sama w sobie lubi chodzić i mówi, że lubi strzelać do żelastwa, no, że,
do żelazwa. No to takie sylwetki tam najróżniejszych zwierząt, czy kształty, trójkąty i tak dalej, no jakieś takie cele, że strzela tam z 10, z 15, czy 50 metrów do metalowej tarczy, no i mówi, że ona lubi ten sport, lubi tą zabawę, że jakoś się relaksuje, no i uważa, że jako Kentuckianka, czyli kobieta z Kentucky, jako Amerykanka, jako kobieta ma prawo do posiadania broni. Również mówi, że to jest najważniejsza rzecz dla samoobrony i że to po prostu jest potrzebne. No i ona się obawia, że wszyscy ci czerwoni, którzy nadchodzą, opanowywują, no wszyscy czerwoni opanowali szkoły, wszyscy czerwoni opanowali uczelnie, wszyscy czerwoni opanowali urzędy, no bo tam są, powiedzmy, podatki, tam są pieniądze dla nich, tam są pensje. No i oni powolutku wypełniają wszystkie te kontrolowane rzeczy, które są, no to po prostu czerwoni to opanowywują. A później, jeżeli dochodzą do władzy politycznej, no to pierwsze, co robią, no to ograniczają dostęp do broni. No, problem jest taki, że konstytucja jest tu, a prawo stanowe jest tu. No i tu jest, to jest właśnie ten konflikt i cały ten Kentucky United, czyli Zjednoczone Kentucky, zrobili całą tą grupę. Na Facebooku mieli tam 90 tysięcy. No i dużo, dużo tych hrabstw porobili te sanktuaria. Ten przestępca, czy tam człowiek, który zdefraudował tam kilkanaście tysięcy, John Cartwright, no to on wyrósł właśnie w hrabstwie Muhlenberg, Peter Gabriel Muhlenberg, no to był takim kaznodzieją, no i walczył w tej wojnie rewolucyjnej. No ta wojna rewolucyjna, no to właśnie to są te 1776 roku, no to były te 4 lipca, no to jest, można powiedzieć, ta Dzień Niepodległości od Anglii, no ale to wcześniej właśnie walczyli i to Armia Kontynentalna, to nazywają to Armią Kontynentalną, to tamte Washington, przekraczania tego Potomac i tak dalej, no ale to właśnie to ten kaznodzieja, no to on mówił, że jest czas na modlitwy, no i jest czas na walkę, no i teraz jest czas na walkę. No i właśnie ten Cartwright, on ma 51 lat, z rodziny wojskowej, tam pradziadkowie walczyli w tej wojnie rewolucyjnej. No i on po prostu uważa, że te prawa do posiadania broni są bardzo ważne. No sam nie ma tych praw, no bo mu zabrali. Prawa mu zabrali do posiadania normalnej broni, no bo to są takie, powiedzmy, paragrafy, to są przepisy, to jest to, co według prawa się dzieje. No ale w 2019 roku założył właśnie ten Kentucky United, czyli Zjednoczone United, ten Facebook. No i zaczął właśnie zbierać ludzi. Ludzie zaczęli wierzyć w to, no i go popierać, no i cała ta grupa się rozrosła. No oczywiście później część jego wrogów, no, wyjawniła tą całą tą prawdę. No była to prawda, no on tam się nie bardzo afiszował z tym, no i później grupa się rozbiła na 75 tysięcy i na 15 tysięcy, ale ludzie po prostu boją się, że komuniści, że socjaliści zabiorą prawo do posiadania broni. Dlatego nieustannie, kiedy jest szansa, czy możliwość, że prezydentem zostanie socjalista, no to od razu sprzedaż broni leci w górę. Wszystkie te rezolucje te na temat tych miast czy hrabstw, sanktuariów w tych hrabstwach, no, ludzie starali się nie wpisywać tam tego słownictwa sanktuarium drugiej poprawki, bo
po tych numerach, co socjaliści, szczególnie w Virginii, doszło do głosu, socjaliści doszli do głosu, partia konserwatywna straciła dużo, dużo władzy, no bo tam się naprowadzało dużo ludzi z Ameryki Południowej, dużo Hindusów, dużo z innych stanów północnych, no i zaczęli iść w kierunku socjalizmu i zaczęli głosować za skrobankami tam w 9 miesiącu i jednym dniu przeciwko broni i tak dalej, no ale ci ludzie na wsi, ci ludzie, którzy tam mieszkają dalej od stolicy, dalej od tych sejmu, od tego kongresu i tak dalej, no to oni mają prawo, tam jest, są te prawa w hrabstwach i oni mają prawa do tego, żeby decydować, no. Za bardzo te sprawy tam sprawczej to nie ma, no ale policja, szeryfowie i tak dalej muszą się tego pilnować. No i jedyne co w tych prawach, te sanktuaria, jeżeli są głosowane, no to chodzi o to, żeby właśnie policja czy szeryfowie, żeby no armię ramię władzy nie naruszało konstytucji w ramach pilnowania prawa stanowego, no bo prawo stanowe jednak nie może niszczyć, czy omijać, czy likwidować prawa narodowego. No to wydawałoby się normalne, ale jednak to jest nie dla wszystkich zrozumiałe. Rezolucje no ciekawe jest to, że po prostu ludzie sami w sobie są w stanie coś zrobić, tak? To jest wielka sprawa, jednak te 90 tysięcy doprowadziło do tego, że to miliony po prostu głosowało i zrobiło wielką sprawę. No ale socjalizm maszeruje. Socjalizm po prostu atakuje dużo instytucji od tyłu, wchodzi do tych wszystkich instytucji wbrew woli obywateli. Wszystkie sprawy mogą być zmienione przeciwko wyborowi obywateli. No ona po skończeniu, cała ta kobieta, ta studentka, która zaczęła tą organizację, czy pomagała, no to chce po skończeniu uczelni, no to chce być detektywem, czy tam pracować w policji stanowej, bo to wszystko się zaczęło dlatego, że jak ona studiowała, no to studiowała prawo konstytucyjne, studiowała te statystyki najróżniejszych tych morderstw i tak dalej, nadużywania broni, no i zobaczyła, że jednak politycy wykorzystują dużo rzeczy wbrew logice i wbrew statystyce, no i przeciwko podstawowemu prawu obywatela, a obywatel ma jednak prawo do posiadania broni, żeby uniknąć tyranii. No a teraz ten socjalizm zaczyna wprowadzać tyranię. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku, zdemonetyzowanego filmiku.